Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Zielone Koty, z tej strony Marta Rylek i dzisiaj chcę Ci pokazać, jak stworzyć romantyczną, delikatną, wakacyjną kartkę na urodziny. Skorzystam z kolekcji Sunny Love od Lemoncraft i dodatkowo wykroję, który świetnie pasuje do dealek, czyli taki brzeg z falbanką i z przeszyciami. Dodatkowo skorzystam z bazy rzeczy z papieru, ona jest sztywna, gładka, biała, dobrze zbigowana. Następnie przygotowałam sobie materiałowe kwiatki, pieska, cytryny, wycięte elementy i cytrynowy sorbet, czyli takie różne błyskotki, cekiny, które również znajdziecie w sklepie Zielone Koty. Woda z cytryną naszkowana, klej w rękę i kleimy. Całość pokrywam klejem. Tutaj korzystam z kleju Ecox Scrapbooking, on ma bardzo wygodną, miękką butelkę i świetną konsystencję. Całość rozsmarowuję delikatnie silikonowym pędzelkiem, żeby nie było widać śladu nakładania kleju na papierze. Przyklejam, sprawdzam, czy wszystko jest równo i dociskam. Kolejną warstwę chciałabym już podnieść, dlatego wyciągam kawałek birmaty, tektury, czasami kosteczek 3D, chociaż częściej korzystam właśnie z dużego kawałka birmaty. Całość również pokrywam klejem i przyklejam mój wycięty już panel. Te wykrojniki są o tyle dobre, że mają świetnie dopasowaną brzeg i środek. Tam jest chyba jeszcze jedna część, którą można później wykorzystać jako dodatkową warstwę na kartce. Bardzo mi się spodobały te wykrojniki, naprawdę dają taki delikatny efekt i przyspieszają pracę. Dodatkowo jak ktoś nie ma maszyny do szycia, to ten efekt takiego przeszycia, przedziurkowania wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Staram się rozsmarować za każdym razem klej, zwłaszcza na tych częściach, które są widoczne, już takie niezaklejane, tak? Także jak tutaj tylny panel przyklejam, to staram się, żeby ten klej był ładnie rozsmarowany, żeby nie było potem widać takich zamazów. Z bloczka do wycinania wybrałam sobie takie dosyć duże drzwi, i chciałabym, żeby one miały taki efekt otwierania się. Dlatego przecięłam je wzdłuż, jak gdyby tutaj, gdzie się skrzydło drzwi otwiera. I będę chciała tutaj je podnieść, żeby dawało wrażenie takiego uchylenia. Oczywiście zawsze jak przyklejacie takie rzeczy i dodatkowe warstwy birmaty, zwróćcie uwagę, w którą stronę otwierają się drzwi. Ja tutaj zrobiłam błąd, bo przykleiłam, sprawdziłam i to nie ta strona, dlatego szybko odkleiłam ten kawałek birmaty, przekleiłam na drugą stronę i po tej stronie przykleiłam dodatkową warstwę. Teraz wszystko się zgadza, drzwi się świetnie otwierają i mogę je przykleić do bazy. Tutaj już kleju nie muszę rozsmarowywać, on ładnie wsiąknie w ten papier, ładnie się przyklei. I naprawdę bardzo fajnie się z nim pracuje, a dodatkowo z klejem jest o tyle dobrze, że daje nam to możliwość jeszcze lekkiego ruchu po przyklejeniu. Z taśmą to już trzeba na sztywno przyklejać. Tutaj lekko odchylam te drzwi i przyklejam dwudziestkę. Dwudziestka, żeby nadać też ładny charakter pracy, a dodatkowo będzie symbolizowało 20 urodziny. Dwudziestkę wycięłam również wykrojnikami, wykrojniki są przeróżne cyfr, także polecam zajrzeć do zakładki z wykrojnikami i cyframi, wybierzecie sobie dowolną wielkość i dowolny font. Zabieram się za układanie kompozycji. Kompozycja będzie się składała głównie z kwiatów, trochę z cytryn i z pieska. Piesek, który tak słodko na nas patrzy, taki siedzący przy drzwiach, jak wierny przyjaciel. Każdy element staram się troszeczkę wygiąć, żeby miał taki lżejszy wygląd i bardziej naturalny. Cytryny ładnie nam ożywiają i dają na myśl taki wakacyjny wygląd tej pracy. Mi się bardzo one kojarzą z Sycylią i takim letnim powiewem. W sam raz na obecne upały jeszcze. A może na wspomnienia z wakacji po prostu. Elementy z wyciętej z kolekcji przyczepiam na kosteczki 3D.
Te kosteczki również znajdziecie w sklepie. W opisie do filmu znajdziecie linki do wszystkich użytych przeze mnie elementów. Kosteczki są w różnej wielkości, wysokości i one też bardzo ładnie różnicują nam pracę. Powodują, że ona staje się coraz bardziej przestrzenna i nie jest taka monotonna. Teraz wzięłam właśnie wyższe kosteczki i tą główną kompozycję przyklejam trochę wyżej. Pamiętajcie, że jak przyklejacie kosteczki, zawsze trzeba je mocno docisnąć i wtedy one lepiej trzymają. Chciałam, żeby piesek tak ładnie nam odstawał od pracy, dlatego dostał dodatkową warstwę kosteczek. Pamiętajcie, że kosteczki można również łączyć. Ja przyklejam jedną warstwę na drugą, tylko trzeba odkleić zabezpieczenie. Piesek już znalazł się na właściwym miejscu i zwróć uwagę, że tutaj, gdzie otwierają się drzwi, jeszcze dołożyłam gałązkę z... To jest pączek róży i kilka listków, które tak pięknie nam przedłużają kompozycję. Trochę sisalu, żeby nadał nam dodatkowej lekkości i tekstury pracy. Delikatne kwiaty materiałowe. I już nasza kompozycja praktycznie będzie ukończona. Przerwa na wodę i zabieramy się za klejenie. Ostatnie elementy kleję już na klej na gorąco, dlatego że on szybko łapie i jest rewelacyjny do różnych tekstur. Pomagam sobie pensetą, żeby nie poparzyć palców i powoli przykładam każdy element, który wcześniej sobie ułożyłam. Sprawdzam, przymierzam, czy element za pieskiem jest potrzebny, czy będzie wprowadzał nam dodatkowy bałagan i ostatecznie stwierdziłam, że ten piesek ładniej wygląda bez tego zielonego tła. Dodatkowo przyczepiam motylki, które też nadają lekkości, ale też takiego wakacyjnego charakteru pracy. I teraz czas na cytrynowy sorbet. Przyklejam cekiny na klej introligatorski, nie ma problemu, one się bardzo ładnie trzymają, zwłaszcza, że ja pojedyncze kawałki będę przyczepiać, a nie w całości. Wybieram sobie, gdzie mi bardziej pasuje plasterek cytryny, gdzie przezroczysty cekin, a gdzie mogę jakiś koralik żółty dołożyć bądź żółty cekin. To świetnie uzupełnia nam pracę. Dodaję blasku, rozświetla ją, a przez to, że te miksy są tak ładnie ułożone kolorystycznie, to łatwiej nam się pracuje z nimi, mieszając różne tekstury i faktury. Tak wygląda już skończona praca. Mam nadzieję, że zachęcę Cię do tworzenia i również stworzysz podobną kartkę, a na koniec się pochwalisz na naszej grupie Zielonych Kotów
a także oznaczysz mnie. Dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam, pa pa!